po prostu zatrzymujesz, kurczę, film w momencie, kiedy on zionie ogniem i sobie obracasz i wyszukujesz najlepsze ujęcie. Ja tu akurat ujęcie znalazłem, kiedy jeszcze zjawa do mnie waliła, jeszcze nie doleciał ten ogień do mnie, ten fioletowy. A coś we mnie strzeliło, bo chyba Cerber taki jest pod działem, jest taki żółty rozbryst. Tutaj go nie widać, jak się obróciłem go i tego, to było widać, że coś weszło, jakiś pocisk wszedł. No ale taki dosyć fajny mi wyszło, kurczę, profilówka. Zdjęcie ci fajne wyszło, ja nawet nie wiem, jak takie zdjęcie profilowe wstawiać, ja tam jeszcze by nic nie wstawiałem. Nigdy nie stawiałeś? Chodzisz na swój profil? I tam masz tak, to ustaw status online i później masz trzy kropeczki. Przesuwasz sobie na te trzy kropeczki, masz edytuj profil, zmień ustawienia prywatności i zmień zdjęcie w tle. No i klikasz to zmień zdjęcie w tle i cię przerzuca do twojej galerii screenów, nie? No i tam sobie wybierasz, które chcesz. Później jeszcze możesz je sobie troszeczkę tak zmniejszyć, powiększyć, ustawić, żeby powiedzieć, że widać tylko górną część zdjęcia, nie? Więc to trzeba tak zrobić, żeby po prostu było to. To jest proste. Prosta dla kogoś, kto to robił. No, a słuchaj, a myślisz, że mnie ktoś uczył? Sam się nauczyłem. Ty masz jakąś trochę niską samoocenę, kurczę, pan, wiesz? A ja tego nie robiłem, ja tego nie umiem, kurczę. Będę kombinował, jak uda się w ogóle taką powtórkę zapisać. A nie musisz zapisywać powtórki w żaden sposób. Tylko po bitwie po prostu sobie, jak oglądasz sobie ten, to wejdź, oglądnij powtórkę. I w każdej chwili, naciskając krzyżak do góry, pokazuje ci się po prostu taki jakby odtwarzacz i możesz zatrzymać w danym momencie, powiedzmy, film. I w ten czas się możesz poruszać w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu, kurczę, z góry. Ten kamera swobodna, po prostu włączasz kamerę swobodną. Później kółkiem wyłączasz cały HUD, żebyś miał tylko czysty obraz i robisz sobie screena. To jest proste przecież, no. To ja to bym, no co, bym musiał jechać bitwę żmijem i bym musiał pojechać pod bazę i ziać ogniem, tak? Przede wszystkim. A ja tu no to tak, no po prostu walcz, no. A później sobie na powtórce sobie znajdziesz, kurczę, to miejsce, gdzie ziałeś i sobie szukasz jakiegoś ciekawego ujęcia po prostu. No problemo. W każdym razie z tego żmija jestem strasznie zadowolony, że ja go kupiłem. Mam go na celowniku. I dobrze, że go nie kupiłem za pierwszym razem, jak ten czas to on był w tej cholernie drogiej skrzynce, a później już był normalnie, można było go kupić, kurczę, pojedynczego. Tak to robią zawodowcy. Oto chyba dwa filmiki pójdą. Jak ci wyszła bitwa, to sobie wejdź, kurczę, w powtórkę i spróbuj sobie rzucić screena, kurczę, podczas tego. Bardzo fajnie się to robi. Tylko trzeba wyczuć operowanie kamerą.